Siemaneczko byki, właśnie wstaliśmy, jesteśmy już w Sofii z widoczkami dość fajnymi, no. Widać ładnie auta i w ogóle. Wstałem już tak około 5, zacząłem już końcówkę montowania filmu mam, który pewnie już na YouTube'ach śmiga. Lecimy z drugim dniem vloga do całej gali EFM, gdzie serdecznie zapraszam kupować Perperview tutaj gdzieś na dole albo nawet w karcie. Wyświetli się link, naprawdę gala jest ekscytująca. Takie osobowości jak Norman Park, Materela czy Kornik. No szkoda nie obejrzeć. Sobota, 20, gala EFM Show 2. Sofia! A my lecimy dalej z vlogasem. Ej miśki, czas wstać, jak można tak spać. Już się tu gawarisz. A nie, serio, wreszcie przydało się te 3 lata jebanego rosyjskiego. Chociaż po cyrylicy kojarzę, co ja się nazywam. Cyrylicą sobie coś przetłumaczysz i to mega brzmi jak po polsku lub po angielsku. Także polecam każdemu. Cyrylica jest łatwa, a w kół pomaga w takich miejscach. Widzicie? Lecimy na wywiady z zawodnikami, zobaczymy jakie dymy nam zaprezentują. Za jakiego przeciwnika, Norman, uważasz swojego rywala, czyli Maćka Jewtuszko? Jaki to jest dla ciebie rywal? Czy mocny, czy po prostu nie jest dla ciebie jakieś wyzwanie sportowe? Norman, what do you think about Maciej Jewtuszko as a fighter, as your opponent? Yeah, he's good, good striking. Retired from MMA, comes from a striking background, so... Norman uważa, że jesteś dobrym strikerem i wydaje mu się, że skończyłeś już karierę w MMA, bo pewnie sprawdził twój rekord. Wie, że jesteś mańkutem, wie, że dobrze walczysz w stójce, wie, że jesteś doświadczony w tym, ale czuje, że jego boks też jest dobry. Dla niego to jest interesujące, że to ma być walka dwóch mańkutów i jest ciekawe, jak to się rozegra. Nigdy nie powiedział, że jesteś złym zawodnikiem, ale sądzi, że ma od ciebie lepszą kondycję i że przeważył koniec. Non-stop, 3 rounds, 3 minutes, 4 kilos to cut, so I'm going to come back into the fight by 85 kilos, lots of power. Look, they hit him around that big head. Big target, look at that target there. Take your hat off, come on, take it off. Look at that there, fat, cold fat. Strong. We'll see, I'm going to test it. I'm going to see if it's very strong. But yeah, I want a good fight for the fans. Norman, czy myślisz, że jesteś w stanie znokautować Maćka? W przeciągu tych 3 minut? Norman, do you believe that you are going to knock him out? Inside the distance? I don't know, I've never really had a stunned a few people before, but I've never had a clean knockout. I've more like I hurt someone, took them to the ground, TKO on the ground, but this is boxing. I've never really knocked anyone out with one punch, so I'm not really, my style is not really one punch knockout, you know. Conor McGregor's more that type of guy, but I'm more a pressure, stay on you. I like, you know, you've got to be able to take it. I like to take it. I'll take the punches, no problem, but I like to give it back. So I think I can outwork him in the fight. Norman zdaje sobie sprawę, że nie nokautuje jednym ciosem, nie miał takiej walki. Zwykle jest tak, że kogoś ranił w MMA i dobijał go na ziemi. Jego styl to jest pójść do przodu i bić się, nie ma problemu, żeby przyjmować ciosy, bo ufa swojej szczęce, wie, że ma mocną głowę. Będzie cię zmuszał do bójki. Okay. Ja to załatwię. Nie da się. Daj spokój. Już okej, okay, nic się nie stało. Ja zaraz tym pokażę. Thank you. Thank you. Dzięki, Maciej. Proszę. Spokojnie. Gotowe? Ready? Siemano, ja nazywam się Hubert Miściwojewski. Jesteśmy na spotkaniu takie oko w oko przed EFM Show 2. Walka Denis Załęski i Juicy Hallenem. Fajnie jest, mały ring, jest 3x3, także nie będziemy gdzie spierdalać. Myślisz, Denis, że potrwa to długo, czy jeden z was no, musi paść w tych początkowych sekundach? Któryś na pewno padnie, tak? Nie ważymy po 30-80 kg, tak? Ważymy ponad stówkę, tak? Dynamika siła jest, także myślę, że pierwsza druga wygląda maksymalnie. Ha 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 ha!
To ja może przejdę do Denisa. Deniso, ty w ogóle wolisz walki na gołe piąchy, czy jednak te małe rękawice też są spoko? No bo... Tak, nie robi mi to różnicy. Tak samo się siła rozkłada, także nie robi mi też na gołe pięści czy rękawiczkach. Byle nie w takich dużych. Tak, teraz wygram i na następnej edycji chce się bić w parkach. Także nie wiadomo, czy wyzwanie przyjmie, takie zostało rzucone. Mówię, że zostanie warstwie nie z mi wyjdzie, także zobaczymy, czy mam tyle odwagi. What do you want to say? See you Saturday, because you're going to sleep. W sobotę się przekonasz, to znaczy polska siła. Także szykuj się na ciężki napad. To co, przygotuj się na ostry wpierdol w sobotę. Ciężki napad w pierwszej rundzie, to może już tego pewne. Tak może być?